Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, speedrun speedrunem, ale są rzeczy ważne i ważniejsze Mistrzostwa Polski w szachach Michalina Rudzińska, sensacyjną mistrzynią Polski Dlaczego? Otóż ta młoda dziewczyna z Suwałk była rozstawiona z ostatnim numerem startowym wśród pań No i na rundę przed końcem zapewniła sobie tytuł mistrzyni Polski w szachach Mistrzyni Polski kobiet w szachach E, rewelacyjny wynik, no to jest największy sukces tej dziewczyny, która e, finalnie zakończyła zawody e, z siedmioma punktami, przegrywając tylko jedną partię. Ale to jest normalne, przecież że się też gdzieś tam potykamy. Rewelacyjna gra, pewna siebie, w ogóle fantastycznie się patrzyło na, e, na partię Michaliny. Wielkie gratulacje Michalina. Mam nadzieję, że to jest dopiero początek twojej ogromnej kariery. Trzymam kciuki. No i przejdę do analizy partii jednej z partii, która była no niezła, niezła w wykonaniu tutaj mistrzyni Polski. Jej przeciwniczką jest również utalentowana Oliwia Kiełbas, Kiełbasa, która no, medal Mistrzostw Europy zdobyła kobiet, więc to też jest fantastyczne wyniki, genialna zawodniczka. Tutaj nie ma słabych szachistek. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy i już śpieszę z analizą. E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, skoczek C3, skoczek F6. Na pierwszy rzut oka widzimy. Jakby grały tutaj dzieci. Chodzi mi o to, że to są takie podstawowe ruchy, żeby wyprowadzić skoczki i pionkę środkowego. Oczywiście to nie do końca tak jest. Tutaj mamy partię czterech skoczków. Michalina jest na pewno dobrze przygotowana, ale sądząc po ruchach tutaj Oliwki, też wie, o co chodzi w tej pozycji. Póki co po wyprowadzeniu gońców jest pozycja względnie symetryczna i w tym układzie robią tutaj dziewczyny szybko Ryszadę, Zobaczcie. Wszystko jest e, tak samo, powiedzmy, w tym momencie. Ale to jest tylko początek. Zaraz się może zaostrzyć, to wszystko zależy od planów. Białe grają sobie spokojnie D3, broniąc pionka. Skoczek już e, nie musi tego pionka bronić, oczywiście. Goniec wybija skoczka, wybicie skoczka. No i teraz, e, powiedzmy, czarne zdecydowały się na to, to jest też teoria. E, tracąc gońca, psują pionki e, białych. Po ruchu D6, zobaczcie, że można zrobić dokładnie, dokładnie to samo białymi, ale Michalina już zmienia trochę front, zmienia tutaj akcję i zagrywa takie posunięcie, goniec kiepić. Bardzo logiczny ruch, oczywiście wiążemy tutaj skoczka i próbujemy nacisnąć na właśnie skoczka F6, który nie ma podparcia, to znaczy on ma podparcie tylko hetmana i pionka. Może to wystarcza. I co jest dalej? H6 nastąpiło, czyli odpędzenie gońca. I czy bijemy skoczkę od razu? Właśnie słabi zawodnicy, powiem to wprost, nazywajmy rzeczy po imieniu. Słabi zawodnicy z reguły jak widzą bicie to biją. Nie do końca tak jest. Pamiętajcie, są pewne możliwości. Czasem jak zostają figury na szachownicy, no jest więcej możliwości, właśnie takich ciekawych, taktycznych. Po końcu na H4 Hetman zbliżył się troszeczkę bliżej na, na E7 wieża E1. No i ktoś by powiedział, dlaczego wieża E1, skoro uderza w pionka, który i tak jest przyblokowany. Ale pamiętajmy, że wieża na 1 już stoi lepiej niż na F1. Jasne, że można też planować grać F4 i ta. Wieża że 1 się może przydać, ale to jest też koncepcja strategiczna. Tutaj czasami możemy podeprzeć taki ruch, znaczy zagrać taki ruch d4, który może sprowokować do wybicia i ta wieża już nabiera tempa na linii. Poza tym czasami wieża przechodzi przez e3, nam no może na g3 do ataku na króla. Różne są możliwości, to zależy co będzie grane dalej. a6 ze strony czarnych, goniec a4, od razu nie trzeba bić oczywiście b5, goniec b3 i skoczek a5. Skoczek poluje na gońca, rzecz jasna, ten goniec już tutaj będzie na pewno wymieniony i D4 zagrywa tutaj Michalina bardzo dobrze, solidnie i zdrowo to wszystko wygląda. Zaczyna gryźć tutaj w centrum. W tym momencie nastąpiło G5. Jesteśmy w takim chyba ważnym momencie w partii, gdyż trzeba podjąć decyzję, co zrobić dalej z tym gońcem. Czy odejść, czy poświęcić tutaj skoczka na G5, to są takie oczywiście opcje. Odejście gońca jest jak najbardziej w porządku, ale pozycja jest taka bardziej spokojna. Michalina, uważam, podjęła bardzo dobrą decyzję: skoczek bije na G5, ale to wynika prawdopodobnie też z przygotowania. Tutaj tego debiutu i myślę, że tu, to, żeby była jasność, tu po wybiciu na G5 ci go nie zbije. Nie jest to jakieś spektakularne, że tu białe wygrywają, absolutnie nie, ale z punktu psychologicznego jest takie tutaj obciążenie czarnymi, bo niby figura więcej za dwa pionki, ale to związanie jest bardzo, bardzo paskudne i trzeba bardzo dokładnie grać czarnymi, żeby się z tego wywiązać. Zobaczymy, czy to się udało. Skoczek zbił na B3 i pionek z C zbił na B3. Tutaj mamy małą e, dygresję, no powiem szczerze Jasne, prostujemy pionki tak jak zęby, aczkolwiek. W tym wypadku uważam, że wybicie tutaj na B3 byłoby pionkiem z A zdecydowanie lepsze. No niby pionki są zdwojone, ale pamiętajmy, że jak tu będzie wybicie, to wybicie, to pionki się prostują. Po drugie, wieża na wolnej linii przecież ona tutaj gra, aż się prosi, żeby tak zbić. Ale ja się może mylę, nie wiem. Michalina wybiła tym pionkiem. To są myślę, że już takie bardzo kosmetyczne decyzje, więc nie zauważalne praktycznie dajmy na to, ale zdrowe chyba ruchem byłoby bicie A. Dobra, ale nie wracam już do tego. W tym momencie czarne zagrały król G7, dobrze zagrały czarne. Troszeczkę tutaj trzeba tego skoczka wspomóc, poza tym wieża na H8. Może na H6, nie wiem, czy ten wieża na H6, taki plan jest dobry, bo zawsze goniec wybija, tych pionków jest dużo. No ta przewaga jednak białych wieża za dwie figury, niby można by było mówić o przewadze. W tej sytuacji Michalina zagrywa F4. Bardzo ludzki, fajny ruch. No ostry przede wszystkim, bo to jeszcze bardziej komplikuje pozycję czarnych i nie wiadomo jak się zachować, bo jeżeli w tym momencie byłoby wybicie, to po ruchu E5 można się poddać czarnymi, bo tutaj już automatycznie zbijamy gońcem, Hetman wchodzi jest po zawodach, więc bić czy na F4, czy na D4 nie wolno, z tym samym skutkiem E5. Ale jak na przykład można by było jeszcze zagrać w tej sytuacji? Hetman F3, czyli naciskamy bardziej na skoczka. Wieża H8, posunięcie H3, żeby nie było jakichś niespodzianek. Poza tym e, troszeczkę ograniczamy wieżę, na przykład goniec D7, wieża AD1. Tylko, że charakter w tej pozycji jest taki jeszcze spokojny i nie widać za bardzo takich przyszłościowych posunięć, znaczy jakby to, e, jak, jakby to ująć, żeby być dobrze zrozumianym. E, nadal uważam, że pozycja białym jest atrakcyjna. Może na tym zakończę w zasadzie, nie będę się rozwijał, ale posunięcie F4 jest bardziej takie. Uważam, uciążliwe dla czarnych. Hetman zagrywa na D7, więc uważam, że ruch F4 świetna decyzja. Hetman D7. Tutaj Hetman schodzi związania, już jakiś skoczek na H7 grozi, ale Michalina gra F5 blokując tutaj Hetmana, blokując trochę skrzydło. No i teraz pytanie jest takie. w ogóle w partii zostało zagrane wieża H8, ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego nie skoczek na H7. Przecież tutaj skoczek z tępem atakuje gońca, yy, odchodzi od jakichś bić i poświęceń powiedzmy. No i jak sobie z tym radzić? Otóż odpowiedź tutaj Michalina miałaby fantastyczną. Hetman h Zobaczcie, że w tym momencie już wieża zmierza na E3, już na G3 i matuje króla w zasadzie. I teraz y, so, jest kilka opcji, na przykład skoczek wybija, no to to już jest koniec partii. Z uwagi na wybicie, krucha 8, dajemy szacha, żeby nie było F6, żeby Hetman nie pomagał na siódemce. Krugie 8, no i wieża E3. Nie ma chyba tutaj już pytań, jest matowanko. E, no więc w tym momencie jeszcze moż, mogłoby nastąpić F6, trochę ruch niby lepszy w obronie, ale jest szach. Jak Król H8 to zbijamy za darmo wieże, więc Król G8 grać musi. Tutaj szach by nastąpił, jestem przekonany, to są dosyć proste posunięcia na tym poziomie, co reprezentują dziewczyny. Zdecydowanie Król H8 mogłoby nastąpić. Goniec F8, skoczek i zbicie pionka. Trzy pionki wolne to gwarantuje już świetną pozycję, bo na przykład tutaj Hetman na G7, jasne, czarne, nie dostają mata, ale szach, i tak dalej, gramy z planem. Przerzutu wieży na trójkę. Poza tym, pionki robią robotę. Skoczek z gońcem są nieaktywne, no więc to gwarantuje ogromną przewagę białymi. Lecz w partii y, oliwka zagrała zdecydowanie lepiej. Wieża H8. W tym momencie wieża skoczyła już do ataku. To jest fajna sprawa, no wieża tu się będzie bardzo dobrze czuła. I skoczek zagrał na E8. I teraz y, pragnę powiedzieć o jednej rzeczy. Skoczek E8 jest błędem. Już tłumaczę za chwilę dlaczego, ale. Jak można by było zagrać lepiej, ale uważam, że człowiek tutaj, no może Carlsen, nie wiem. Człowiekowi jest bardzo ciężko zagrać taki ruch, niby najlepszy w partii, czyli Hetman E7. Jak bardzo trudno jest zagrać takie posunięcie, e, grając z powrotem pod związanie. To jest praktycznie niewykonalne, uważam, tak z punktu psychologicznego. No, nie ma takiej możliwości. Znaczy, jest oczywiście możliwość, ale chodzi mi o to, że bardzo ciężko taki ruch zagrać Hetmana 7 pod związanie po raz kolejny. I na przykład, jakby nawet Oliwka się na to zdecydowała, ale o co chodzi? Bo bronimy Hetmanem skoczka. Na przykład powierza G3, król zagrywa na F8. No i król, powiedzmy, jest schowany. Tylko że bardzo uciążliwe związanie jest praktycznie na zawsze. I tutaj e, ciężko stwierdzić, kto ma lepiej. Wydaje mi się, że białymi gra się po prostu przyjemniej, mimo figury mniej, ale to związanie jest praktycznie na zawsze. No i teraz e, przejdźmy do pozycji. Tutaj Skoczek zagrał jednak na E8. E, I Michalina, tutaj Hetman G4 od razu z atakiem. Bardzo zdrowe i ludzkie podejście. Król F8. W tym momencie i pionek wybija na e5. Chodzi o to, żeby otworzyć kolejną linię. Jeżeli pionek by wybił na e5, no to wieża by wjechała na D1. I ta pozycja już jest bardzo trudna czarnymi. Powiedzmy Hetman C6, troszeczkę muszę odnóg tutaj pokazać jak względnie można by było atakować I można byłoby się zachować pod tytułem wieża H3 z próbą wymiany Jeżeli wieża G8 to goniec E7 i tutaj już zbijamy wieżę, no więc Na przykład po wymianie na H3, Hetman H3, no i Hetman tutaj wjeżdża za chwilę z matem, więc na przykład król g8 znowu hetman g4 jeżeli król f8 z powrotem to hetman h4 jeszcze subtelniejsze posunięcie bo grozi to samo a tutaj jeszcze jest obrona i no, i po prostu jakiś tam goniec e7 to jest koniec partii wszystkie trzy figury biorą udział w akcji na króla to jest koniec gry bo na przykład król g7 to wieża d3 i te same schodki się zaczynają w ataku no dobra po ruchu pionek bije na e5, nastąpiło f6, Michalina zbiła, więc zobaczcie, taka gra za darmo troszeczkę, bo strasznie dużo pionków biała już zdobyły. Posunięcie c5, wydaje mi się, że chodzi o to w tym ruchu, żeby wierzą zagrać na a7 i próbować bardziej bronić. No, mo można by tutaj jeszcze powiedzieć, że czarne są ok, mimo wszystko, bo nie ma tutaj jakichś bezpośrednich ataków. A Michalina gra swoje. Zobaczcie, ta masa pionków robi robotę mimo wszystko. Wieża H3. Wymiana kolejnej figury. No tutaj wieża wybiła, Hetman wybił, król G8. I mi się narzuca teraz w tym momencie zagranie pod tytułem, na przykład wieża na E1, chociażby czy wieża F1, żeby wejść wieżą na trójkę i tego króla już tutaj zamęczyć. Michalina jednak gra Hetman H5. Wszystko na pewno jest porządnie wyliczone. Wieża A7. Szach nastąpił, Król H8 i wieża F1. Bardzo e, dobry ruch, wieża F1. Bardzo też ruch taki dokładny, dlatego że wieża 1 byłoby zdecydowanie, lepsze, e, zdecydowanie gorsze. I zaraz powiem dlaczego. E, bo teraz tak, nastąpiło Hetman F7 i wieża F4. Zwróćcie uwagę, że po wymianie Hetmanów, a tak było w partii, ta wieża, jakby stała na E3, nie miałaby możliwości zagrać na H3. Prawdopodobnie i tak by białe tu dały radę, ale wieża F4 już. Pięknie grozi zagraniem na H4. Moi drodzy widzowie, w tym momencie jest piekielnie trudno. Zobaczcie, że nawet przy ataku i wymianie hetmanów e, niekoniecznie musimy dawać mata, tylko ta przewaga pionów, goniec, aktywna wieża, jeszcze dwa piony w zapasie w ogóle, nie? nawet ich nie musi być chyba, znaczy no dobrze, że są, e, ale w tej sytuacji jest już ciężko. E, tutaj czarne zagrały skoczek G7 i po wieżach H4 czarne się poddały. Słusznie, bo kompletnie nie ma co grać. Na przykład król G8 może wjechać wieża na H7, można zagrać F7. W ogóle w tej sytuacji, nawet ruch F7 byłby chyba już totalnie wygrywający, bo nie ma jak zatrzymać pionka. A poskoczek na E6 jest szach. Skoczek G7 i na przykład Mat. W każdym razie piękna partia Michaliny Rudzińskiej, odważna i w ogóle y, można by powiedzieć teraz podsumowując tę grę, że nie dała szans przeciwniczce. Piękne przygotowanie, zapewne, i y, piękna też realizacja. Michalina, jeszcze raz bardzo gratuluję, bardzo się cieszę, i myślę, że tutaj teraz szeroko drzwi się otworzą na twojej, w Twojej karierze szachowej, a wiem, że to jest zawodniczka bardzo solidna, konsekwentna i systematyczna więc trzymam mocno kciuki, jak również za wszystkie nasze panie oczywiście, ale gratulacje, mistrzostwo Polski to coś pięknego. Moi drodzy widzowie, przy okazji przypominam szachobo.pl, 10% zniżki na zakupy z kodem rabatowym, pan Szachus pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!